Nie zatrzymało się! Zaraz! Od czego jest ten łańcuch? Ojcze! Nad tobą! Chłopcze! Musisz zatrzymać łańcuch! Jak? Nie! Nie wiem! Czekaj! Wiem, co zrobię! Jej luz! To jedyny sposób! Nie działa! Coś powinno! Ocalił ci życie. Wykazałeś się sprytem. To runa! Chyba się udało. Ano, zobaczmy, co ma dla nas Tyl. O nie! Runa ochronna Frey! Zatarła się! Co teraz będzie? Idziemy dalej. Tam jest! Dotarliśmy! Chłopcze. Masz. W dniu twych narodzin zrobiłem dwa noże, mieszając metale z moich stron z tutejszymi. Jeden dla mnie, a drugi dla ciebie, gdy będziesz gotów. Dziś nadszedł ten dzień. Jestem mężczyzną? Jak ty? Nie. Jesteśmy kimś więcej niż mężczyznami. Ciąży na nas większa odpowiedzialność. A ty musisz być lepszy ode mnie. Rozumiesz? Powiedz. Tak, będę lepszy. Moc tej broni, każdej broni, pochodzi stąd. Ale musi uhartować to. Dyscyplina i samokontrola tego, kto nią włada. To stąd pochodzi prawdziwa siła wojownika. Musisz o tym pamiętać. Dobrze. Chodź. Widziałeś ją? Tak! Jesteś pewny? Tak! Zaufaj mi! Dobrze. Celuj w twarz!
Ale dla bogów to łatwizna. Zabijałem większych. Żałosny troll. Ta, zakręciłem się. Którędy do misy z piaskiem? Yerth. Jesteśmy tak blisko. Usiądź. Lemnoskie wino z wyspy Lemnos, blisko miejsca mego urodzenia. Lemnos. Zakres podróży. Mogę? Cuchnie jak zgniłe jaja.
Nie skisło? Możliwe. Ojcze, czemu opuściłeś swoją ojczyznę? Z powodu tamtejszych bogów? Wiem, że bardzo nienawidzisz bogów, ale Tyr dowodzi, że są i dobrzy. Ty też jesteś. Zabijałeś tylko złych, prawda? Tak, ale któż to może osądzić? Cicho, głowo! My możemy. Wiemy lepiej. Aha. Z każdą chwilą brzmisz bardziej jak ojciec. Gotów? Gotów. Chodź. Chyba polubię bycie bogiem. Chodzimy gdzie chcemy, robimy co chcemy, a teraz zobaczymy gigantów. Tak! Skoro poznaliśmy runę wiodącą do Jotunheimu, możemy wrócić do bramy na szczycie i zrobić użytek z magicznego dłuta. Nikt nie stanie nam na drodze. Ruszajmy! Powiem Sindriemu, że jestem bogiem. Chcę zobaczyć jego minę. Nie. Mogłem ci wcześniej wyjawić prawdę. Ale teraz ty nie możesz się wygadać. Nie odczytam ich. O. Czemu mamy ukrywać, kim jesteśmy? Sekrety to specjalność Odyna. Nie powinniśmy być otwarci jak Tyr? Tyr też miał sekrety. Z ważnych powodów. By chronić ludzi, lepiej być dyskretnym. To nie znaczy, że trzeba kłamać znajomym albo rodzinie. Sindri z pewnością by zrozumiał i zrobił to samo. Nie przejmuj się. Co, chłopcze? Pewnie nie możesz się doczekać krainy gigantów. Tak, ale smutno mi, że podróż już się kończy. O, a co jak dotrzemy do Jotunheimu, a tam nie będzie gigantów? Dla nas to bez różnicy. Najważniejsze to spełnić życzenie twojej matki. Nigdzie nie idźcie. Za momencik do was przyjdę. A mogę mu powiedzieć? Nie. O czym? Wsadziłeś tę zębatkę do ust? O, zwymiotuję zaraz, nie żartuję. Muszę bawią. Nie interesuj się. Sprawy rodzinne. Mogę wam wiele powiedzieć na temat rodzinnych spraw. Niech zgadnę. Twój brat nie jest tak zdolny jak ty i nie zna się na robocie. No, tak właśnie jest. Ale o co ci chodzi? O niczym innym nie mówisz. Cały czas. Albo coś z tym zrób, albo się zamknij. Rozumiem. Tak! Mamy dość słuchania o małych problemach małych ludzi! No dobrze.
to zabolało. Przyjrzyjmy się waszemu sprzętowi. Chyba mógłbym zebrać się w sobie. Pozwolił sobie pomóc. Cudnie. Co nam umknęło? Na pewno wrócicie, jak się namyślicie. Potraktowałeś krasnoluda. Nie masz dość słuchania o nim i jego bracie? Pewnie, ale robienie z niego wroga nic nam nie da. Powinien znać prawdę, nawet bolesną. Byłeś nieuprzejmy bez potrzeby. Prawda jest ważniejsza niż uprzejmość. Twoja matka uważała inaczej. Nie była boginią. Yes!
Poniosę. Nie. Czemu? Już tylko kawałek. Przecież dam radę. Czyżby? O tym, co mówiłeś na jej temat, nie jestem pewien. Co? Że nie była boginią? Była kimś znacznie lepszym. Nie pozwolę ci jej oczerniać. Dobra. To nieś ją sam. Porządku, bracie! O tym, że Odin depcze nam po piętach w podróży do Jotunheimu. Chyba łatwiej wytłumaczyć to tym, że jesteśmy zagrożeniem, które trzeba usunąć.
Nie możemy tego wykluczyć, ale nieznane są ścieżki Odyna na jego cele. Dość już o Odynie i jego głupim rodzie. Nie wyglądasz najlepiej. Pewnie też robota Odyna. Pudło! Według ciebie i mamy wszyscy bogowie są źli. Ale to nieprawda. Tyr nie był. Ani Freja. Tylko Asowie są złymi bogami. I wiesz co? Odyn ma rację. Jesteśmy zagrożeniem. Bo wiemy, jacy są i możemy ich pokonać. No, może nie wszystkich. Póki co. Magni robił, co mógł, ale przegrał. Nie są od nas lepsi. I pożałują tego, że z nami zadali. Thor obwinił mnie. Mnie! Za to, co zrobiłeś Magniemu. Własny ojciec nazwał mnie tchórzem. I chyba dał ci niezłe manto. Zjeżdżaj, albo od nas też dostaniesz. Zabiję cię. Zostaw go. I tak już po nim. Zapłaci za to, co mówił o mamie. Mówię nie. Jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy. To samo rzekłem twojej matce, zanim się nią zająłem. Co ty robisz? Ten nóż jest lepszy od noża mamy. A,
zabiłeś wbrew mojej woli. Straciłeś panowanie. Przecież sam uczysz mnie zabijać. Pokazuję ci tylko, jak przetrwać. Jesteśmy bogami. Wielu chce nas zgładzić. Pamiętaj, że jesteś naznaczony. Zawsze będziesz. Uczę cię zabijać, to prawda. Ale tylko w obronie własnej. Nigdy dla satysfakcji. Przecież on i tak nikogo nie obchodził. Co to zmienia? Zabicie Boga zawsze ma konsekwencje! Jakie? Skąd to wiesz? Skąd to wiesz? Bacz na słowa, chłopcze. Zostaw mnie. Zachowaj czujność, chłopcze. Jeśli Modi nas znalazł, Baldur musi być blisko. Dobrze, mam mu wiele do powiedzenia. Nic mu nie powiesz. Zostawisz go mnie. Żebyś go zabił. Bo tak się rozprawiasz z wrogami, tak? Bo on zrobiłby to samo. Zrobię to, co uznam za konieczne. A ja ci pomogę. Nie. To tu. Musimy znaleźć nową drogę. Coraz bardziej zwalniasz! Stój! Yeah.
A, to tu. Musimy znaleźć nową drogę. O, mówisz do mnie? Myślałem, że mam zważać na słowa.
nie chcesz mnie już uczyć. I tak nie słuchasz moich lekcji. Robię wszystko, czego żądasz. I chcę tylko poznać prawdę. Skąd te ogniste ostrza? Czemu je ukryłeś? Mówiłeś, że zabicie Boga ma konsekwencje. Zabiłeś nimi jakiegoś? Kogo jeszcze zabiłeś przed Magnim? Ilu bogów? Słyszysz mnie? Słyszę, ale nie zamierzam o tym rozmawiać. Nie denerwuj mnie. Dobra. Wiesz co, Mimirze? Wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć. Nie zostało mi nic do odkrycia. A, gratulacje. W ścianach wskazują na to, że niedawno grasował tu smok. Już go zabiliśmy. A, serio? Jak było? Co tam jest napisane? Nie budź go. Co mi tam? Zabiliśmy tu już prawie wszystko. Ktoś jeszcze się pisze? Oh!
Popatrz. Nieważne. Yeah.
odważny. Nieważne. Znaczy, że mam rzucić wszystko w diabły. O!
Cieszę się, że jestem przydatny. Dobrze ci radzę. Cieszę się, że moje kosztowne narzędzia pomagają. Chcesz coś powiedzieć? Mogę podać coś jeszcze? Chyba mógłbym zebrać się w sobie. Wow, łaskawie pozwolił sobie pomóc. Cudnie. Na pewno wrócicie, jak się namyślicie. Ale zimne.
co wam chodzi? Ta cisza jest nie do zniesienia. Bez obaw. Skupiamy się. Prawie u celu. W końcu. Chłopcze, runa. Cóż, to widok, o którym raczej nikt nie marzy. Wielkie dzięki. Ryj tutaj. Rany. Jotunheim. Udało się. Pięknie, prawda? Pamiętam jak kiedyś. Bracie, uważaj! Tęskniłeś za mną? Uszedłem, chłopcze! Przekroć most! Nie! Jestem Bogiem! Dam radę! Zostaw go! Serio? Baldurze, zostaw ich! Lepiej weź mnie! Zamknij się! Tyle czasu myślałem, że potrzebuję ciebie! Ale masz tylko mięśnie! Wydało się. To chłopak jest od myślenia. No i co jeszcze? Nie! Zniszczyłeś bramę! Jedyną drogę do Jotunheimu! Ach, ty tępy skurwysynu! Uciekaj stąd, chłopcze. Tak, nie krępuj się, młody. Uciekaj. Tatuś zajmie się za ciebie całą brudną robotą. Puszczaj! Uspokój się, chłopcze. Nie jesteś gotowy. Jestem gotów. A myślałem, że to ja mam posraną rodzinę. O, ojciec ma rację, mały. Nie jesteś gotowy. A teraz bądź tak miły i podtrzymaj to przez chwilę. Dziękuję! Atreusie! Kiedy się poddać, nie? Nie! Zbliżaj się! Do mojego syna! Yeah.
Kiedy wy w końcu zdechniecie? Tu jestem! Nie ruszaj się! Posłuchasz mnie, chłopcze, i nie będziesz się wcinał. Jestem twoim ojcem i widzę wszystko, co się z tobą dzieje. Szybko wpadasz w gniew. Postępujesz nierozważnie i nie panujesz nad sobą. Musisz to zmienić. Z szacunku dla matki zejdziesz ze ścieżki, którą obrałeś. Nie jest jeszcze za późno. Powrócimy do tej rozmowy. To z twojego powodu tu jesteśmy. Pamiętaj o tym. Ale zimno. To jest Hel? Coś znacznie więcej. Najgorsze miejsce w całej krainie. Widzę statek. Zabierz nas tam.
Przebędziemy nim zaledwie połowę drogi, ale przynajmniej będziemy daleko stąd. Przez tysiące lat strażnik mostu trzymał żywych z dala od tego miejsca. Ale wydarłeś mu serce, no i jesteśmy. Zabawne, jak się to układa. To nie byłem ja. Jednak ja. Jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy. Odwróć się, chłopcze. To samo rzekłem twojej matce, zanim się nią zająłem. To nie byłem ja. Nie zrobiłbym tego. Nie zastanawiaj się nad tym. Nie tu. Wiem. Musimy iść dalej. Wiem. Głowo, co to było? Do Helheimu ściągają starzy i chorzy, ale i zbrodniarze. Hel nie może rozróżniać między nami a tymi, których mają zadręczać te wizje. Jak je powstrzymać? Trzeba uciec z Hel. Im szybciej, tym lepiej. Nie będę się tym przejmował. Miałeś rację, Mimirze. To była tylko iluzja. To nie byłem ja. Nie, ale ostatnio coraz bardziej się taki stajesz. Dobra, to ja nas w to wplątałem. Ale wyciągnę nas. Kimkolwiek jestem. To ja nas z tego wyciągnę, a ty masz robić, co każę. Wcale nie chcę? Lepiej, żebyś chciał. Daj mi się skupić. Ale szybciej. Daj pomyśleć.
Czekajcie, chyba widzę tam Baldura. Nigdy cię nie wychylaj się. Posłuchaj. Nie miałaś do tego prawa. Oczywiście, że miałam. Jestem twoją matką. Nie miałaś prawa, wiedźmo. Nie czuję smaków ani zapachów. Nie wiem nawet, czy jest tu ciepło, czy zimno. Uczty, trunki, kobiety. Nic mi po tym. Ale już nigdy więcej nie zaznasz w życiu bólu. Śmierć nie ma nad tobą żadnej władzy. Wolałbyś umrzeć? Niż niczego nie czuć. Tak. Tak. Wolałbym umrzeć. Tak. Cofnij to, matko. Nie mogę. Proszę! Proszę, proszę, cofnij to. Magia nie działa w ten sposób. Proszę. Synu, uwierz mi, kiedyś będziesz mi wdzięczny. Będziesz wdzięczny. No cóż! Z jego matką. Dlaczego nic nie mówiłeś, głowo? Dasz wiarę, że wypadło mi z głowy? Nie licz na to. No i klops. Zapewniam cię, że nie zataiłem tego celowo. Jest i łódź. Jeszcze do tego wrócimy. Wkrótce.
pracy, gdy cię już zabiję. Kto to był? Pośpieszmy się. Nie wiem, czy to coś jest zdatne do żeglugi. Bez obaw. Co teraz? Daj mi działać w spokoju. Pomogę ci. Co mogę zrobić? Dość już nabroiłeś. Pamiętajcie tylko, że pokonamy tak jedynie część drogi. Świątynia Tyra leży obok szczytu wielkiego wodospadu, a my jesteśmy niestety w dole rzeki. Nawet jeśli do niego dotrzemy, będziemy musieli jakoś dostać się na górę wodospadu. Wanowie zbudowali kiedyś świetny statek. Mógł nawet latać. Skid Bladnir. Tak. W końcu został stworzony, żeby latać. Ten niekoniecznie. Tak czy owak, innej łodzi nie mamy. Musimy starczyć. Na największej górze lodowej, jaką w życiu widziałem. Przynajmniej jest ciepło od ognia. Co teraz? Co?
musi cierpliwie czekać. Daj ojcu pomyśleć. Znasz to? Nie wyglądam się. Zluzowałeś żagle? Po prostu patrz. Żagle z masztu? Jak teraz złapią wiatr? Lecimy! Na gorącym powietrzu! Naprawdę lecimy! No i znowu wpłynęliśmy. Nie na długo. Pilnuj łodzi. Nie do wiary. Zrobiłeś wielki lampion. Zaklinowaliśmy się na moście. Może pomogę? Zostań i pilnuj łodzi. Porozmawiać. Chyba rozumiesz, że to koniec. Nawet jak dotrzemy do Midgardu, ty i Baldur zniszczyliście jedyną bramę do Jotunheimu. Nie mamy żadnych asów w rękawie. A ten biedny chłopak cierpi istne kartusze. Wszystko tak się pozmieniało, że... Atreus, to nie twoje zmartwienie.
No cóż, może się nim stać, jeśli czegoś w końcu nie zrobisz. Nie trzeba być mędrcem, żeby zdać sobie z tego sprawę. Atreusie. Pomóc? Złapmy razem. Udało się. Jesteśmy wolni. Wydostaniemy się stąd. Stań do walki. Czas z tym skończyć. Tak, mój synu. Już czas. Nie. Znowu ten głos. Wiesz, kto to jest? Właściwie nie wiem. Góra lodowa! Wagunda! Trzymaj się! Pozbędę się go! Jeszcze do świątyni? Właśnie, zimno mi. Jeśli utrzymamy prędkość, a ogień nie zgaśnie, powinniśmy być tam lada chwila.
sprawia, że ogień się pali? Uwierzyłbyś, że magia? Albo te ostrza. Czas opuścić tę krainę i to już. Miejmy nadzieję, że to możliwe.
To pewnie tu Odyn zebrał informacje o Jotunheimie. Siedziba Odyna. Jego koszmarny gust rozpoznałbym wszędzie.
wiszący panel z tyrem. Odyn go ukradł? Ale czemu? On zawsze ma swoje powody. Mogę zerknąć? No, tego się nie spodziewałem. Czemu? Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Nie spodziewałem się tego. Łowo? Słuchaj, to na pewno jest Tyr. Odbywa podróż. Być może magiczną. Ale co to ma wspólnego z gigantami? Czemu mieliby to uwieczniać? Ale sądzę, że tego się pewnie nie dowiemy. A co to za runy w rogach? To nie runy. To symbole z przeróżnych krain. Oznaczają... wojnę. Ano. Skąd ty... Ten znam aż za dobrze. O. Jego oczy to klejnoty. Jak twoje. Pewnie symbolizują dar widzenia, dany nam przez gigantów. Daj nam je bliżej. Intrygujące. Bardzo intrygujące. Co to jest? Tajemny schemat ukryty przez Tyra tak, by nie znalazł go nikt. Poza tymi, którym ufali giganci. Odyn miał go pod nosem. Mówiłem, że zaprowadzę was do Jotunheimu. Co masz na myśli? Podobno skończyły ci się pomysły. Nie rozumiesz, bracie? Odyn nie porzucił nadziei i nam też nie wolno. Wiedział, że ten panel coś skrywa, ale to my to znaleźliśmy. To schemat klucza do jakiejś sekretnej komnaty Tyra. Nie wiem, co możemy w niej znaleźć albo zastać, ale to jakiś trop. Jak mamy stworzyć ten klucz? Spytajmy krasnoluda. Chyba wiem, do których drzwi pasuje ten klucz. Tam nad wodą. Pamiętasz?